Witam was serdecznie. Okidoki, przedostatni rozdział. Przedostatni rozdział, rozdział 14. Lecimy. Zderzenie ponad niebiosami. Co, w kosmosie będą walczyć? O kurde. Dragon Ball. Kurczę, Dragon Ball. Fight. Angel Ring. Mówiłem, Angel Ring. Coś się tutaj dzieje. O kurde. Mam. Jeszcze ma trochę. No. Jest. Kolejna ewolucja. Super Saiyajin. Nie, mamy już najwyższą ewolucję. Naładuje się. Nie tym razem. Do
się nauczyłem, że to trzeba po prostu blokować. Kurcze mole! To on mi tam wyprawia! No! No, mam go! Wow! Ale walka! Ale walka! Wow. Ładuje się, Frieza się też ładuje, Son Goku się ładuje. I on też straci swoją formę. Oh yeah! Nie mówcie, że to będzie jak końcówka siódemki w tym samym miejscu. Ale lecimy. Ostatni rozdział. Siła i wyrok. No to jest ojciec i syn, nie? Heihachi był dziadkiem od Jina. Ojcem od Kazumy. Od Kazui. Aj! Świecki pierdol po prostu. To jest to, co pokazali zwiastuna. Dokładnie to. Dokładnie to!
Co za walka, wow. Okej, następna runda. Kurde, źle wszystko robię. Mam je. Aj. Nara! I kopniaka. Fight! Ulala! Co okazuje? Naraz z tobą, nie? Następna runda! I tak cię mam. Siła to nie wszystko. Albo i tak. Nie, zblokował. Myślałem, że zblokował. Tatakai to wa saigo ni dochira ga tatte iru ka
Soredakeda. You will be a shining star of hope. Tu devi vivere. Believe in yourself and look to the future. You go look good. And you get it. Totokoi to. Totokoi to. Ikirukoto sono mono da. Shibutoi yatsune. Halte deine tiefsten Wünsche in Ehre. Osoizo, Kirifuda. Tabasareta omoi ga ore ni ikiru yuki o ataete kureta. Baka na. Namoritai mono o. Ah, wspomnienia. Minna to tomo ni ikiru tame. Ore wa nando demo tachiagaru. Akirame no warusa wa mitomete yaru. Da ga katsu no wa ore da. Jibun no kaku wa hito. Chyba to ostatnia walka, bo już po muzyka słychać. Co on tam robił? Picia! Ręcz dwójkę. Głośno jest, ale to jest takie... Jeszcze jedna walka. Tam chciałem do... O, i mam cię! Złapałem go. Ach! To już chyba była ostatnia walka.
No, ja wygrałem. Jak to inne? これでデビルの力は世界から消え去った。ありがとう、母さん。きっとまた会える。I nowy początek. 帰ろう。Wracamy. No tak. Wschód słońca. Nowa nadzieja.Paul? Nie, to nie będzie Paul. Dzień dobry. Nie, to Jean. No i proszę. Ulala, walki fenomenalne były. Tylko krótka ta fabuła.Jeszcze nie koniec. Nina? Nie, ta, Renan, jak tam. Nie wiem, kto to tam był. Nie poznałem postać po bucikach. Ale ta, która ten miała ten styl też o Taihachi. Jak ona miała na imię? Renan?Ona potem oko otworzyła. Nie, ale... A, szkoda. Ona z tą kawą. Sorry. Ale że tak krótka gra. No bardzo króciutka. Tekken 7 też miało 2 godziny fabułę. Wcześniejszy nawet nie wiem.To w porównaniu z takim Mortal Kombat, co miało chyba tam 7 godzin, albo prawie 8 godzin, to te 3 godzinki tutaj to takie, no... Naprawdę? No ale no cóż, ale walki były super. Tutaj były spektakularne walki. O, dokładnie, ona!Chodzi mi o niej. O, ojciec. No proszę. I ona ma też demoniczną moc. Proszę. Odblokowany epizod postaci. Jin.Jun zostało dodane do epizodów postaci. Reina, historia poboczna, została dodana do galerii. Hit. No i mamy wszystkie rozdziały. Dokładnie ich jest 15. Niektóre rozdziały miały po 3 minuty, więc...Epizody postaci. Nie wiem, czy to też nie nagram. Bo jest ich tutaj trochę. Zobaczymy. Ale chyba tak, ósemka to tak. Salon walk Tekken, wyprawa po salonach, bez znalazca,
personalizacja postaci Tekken Ball. A i powtórki. No dobra. To na tym akurat też zakończę. Czy mi się podobała? No jasne, że mi się podobało. Ja tam wolę bardziej, szczerze mówiąc, Mortal Kombat, ale Tekken to jest bliski numer 2. Street Fighter mi się tak najmniej podoba. O, z tych większych takich bijatykek. No ale okej. Ja na tym zakończę i śmigam dalej coś porobić. To trzymajcie się i do zobaczenia.